Niedziela rano i braciszka dalej nie ma. Jest godzina 10 po 6. I braciszka gadułki nie ma. Gadułka ze mną spał całą noc. A braciszka nie ma. I tego nowego kotka też nie ma. Także wykrakałam. Powiedziałam, że kotek się oswaja, a tutaj zniknęli obydwaj. A gadułka tam crazy jakieś akrobacje odstawia. W tym moim nowym ogródku. Zauważyłam, że gadułka próbuje się bawić z Augustikiem, ale Augustik nie bardzo. A gadułka jeszcze młody kotek, także próbuje. Augustik już jest starszy, już nie ma w głowie jakichś dziwnych zabaw. A te maluchy cały czas tutaj urzędują. Całą noc. Co tam gadułka widzisz? Może braciszka? Całą noc i rano. I też widzę na kamerze, że przychodzą w dzień. Także już nie ma dla nich... Co tam chodzi po drzewie? Ptak, ptak. Już nie ma dla nich żadnego takiego czasu, żeby normalnie spały. Cały czas ktoś tutaj jest. Jak głaskałam jednego malucha dzisiaj, jak jadł. Właściwie najlepiej je można podejść, a jak najlepiej je można podejść, kiedy jedzą. Bo wtedy skoncentrowani na jedzeniu i można głaskać. I jakieś polowanie. Widziałam, że chyba gadułka przygonił mysz. Wielkie zainteresowanie za Augustikiem. Ale mały Szopek też. Chyba uciekła. O, jak maluchy podchodzą do gadułki. Czyli dalej umieją polować koty. Te maluchy są takie słodkie. I ciekawskie. No, Augustik syczy. Oj, gaduła! Gaduła! Patrz, od razu mama przyleciała. Zostaw go, mama. Mama! Mama! Zostaw go, mama, zostaw go! No, on poluje. Zostaw go. Zostaw go. Kto mnie tutaj za szlafrok szarpie? Co? Kto tutaj taki jest? Mamuśka jest tutaj obok. Wy co robicie? Stefanek też się zainteresował, nie? Co tam, Stefan? Złapią tą mysz, czy nie złapią, Stefan?
Coś słabo ci idzie, gadułka. Mysz już dawno uciekła. Idź lepiej, poszukaj brata. Jest tam. Jest mysz jednak. O, ale ty jesteś. Zostaw ją biedną. Zostaw tą myszkę. Po co ci? Głodny nie jesteś. Może ma małe. Patrzcie, kto przyszedł. Patrzcie, kto przyszedł. Ja tak patrzę, mówię, to jest gaduła. Co on mi tak nie daje spać? A to braciszek gdzieś po łazęgach przyszedł. Ja tutaj malutki zagląda. Tak? Którego nie lubi. Gdzie ty byłeś, mały? Gdzie ty byłeś? Gdzie brat jest? Chodź, gadułka. Gaduła, zobacz, brat przyszedł. Ty mały, głodny jesteś, tak? Dlatego tak mi tu... Ja mówię, co ten gaduła tak tutaj rozrabia? Ty brzydki. Nie, teraz wygłodniały. Naprawdę myślałam, że to gaduła. Są tacy podobni. No całe szczęście. Mówię, co ten gaduła mi tutaj tak rozrabia? Jeszcze jest wcześnie, chcę jeszcze spać. Ten tutaj miauczy. Gdzie ty byłeś, ty maluchu? Według kamery widać, że go 2 dni nie było. Od czasu, jak wyjechałam w czwartek rano do dzisiaj. Znaczy, w czwartek ja wyjechałam? Sorry, w piątek rano wyjechałam. W piątek rano do niedzieli rano. Gaduła się cieszy, że brat wrócił. I go od razu podgryza. Ale tłumacz, za bardzo, co ty tak mocno go? Bez przesady, gadułko. No co ty? Pierwsza po południu, a ja dopiero jem śniadanie. I mam oczywiście towarzystwo i to nie tylko kotów. Że moje śniadanie wygląda tak. To są pyszne lokalne jajka i lokalny bekon. I mrożona kawa. Ze Starbucka. Tutaj w tym karniku cały czas rakuny mi nasuwały to, że tak zasłaniało, bo tam wchodziły pomiędzy tym stolikiem a ścianą i tu już jakby żarły, proszę, i odsuwały, więc zrobiłam coś takiego mojego projektu i działa. Witam. A u nas jest przepiękna niedziela, już połowa lipca, 14 lipca. Jestem w tym tygodniu tutaj sama na weekend, ponieważ Zi miał inne plany. No i właśnie czekam na koleżankę, która ma do mnie przyjechać, która uwielbia zwierzęta i nigdy w życiu jeszcze nie widziała z bliska szopów praczy, czyli rakunów. Także będę bardzo ciekawa jej reakcji. Mam nadzieję, że pozwoli mi się nagrać. No i tak tutaj... Poogarniałam, posprzątałam. Wiecie co? Strasznie nienawidzę sprzątać. To znaczy, lubię jak jest posprzątane, ale nienawidzę ile to czasu zajmuje. To taka bezsensowna czynność. Niestety nie mam tu żadnej pani do sprzątania. A szkoda. No nic. W każdym razie od czasu do czasu trzeba to zrobić i jest później miło i przyjemnie. No i dzisiaj mam takie... rockerskie tutaj nakrycie głowy. No i nic, idę do basenu, dlatego że już jest ta po drugiej. Ja wstałam dzisiaj bardzo wcześnie rano, około 6, ale nie poszłam do basenu jeszcze prawie wcale. Znaczy byłam chyba z pół godziny i to wszystko. No, także wszystkich pozdrawiam i dziękuję za uwagę. Mówiłam już kiedyś, że jestem wielką fanką tych materacy, dlatego że to jest jedyny materac, który można używać do basenu i siedzieć w nim i czytać książki. Także uwielbiam je, już mam, kupuję je. Przeważnie tak
dwami idą na sezony, bo przeważnie jakaś tam się dziura zawsze zrobi w połowie sezonu. I kupuję już je od lat, tak długo jak już tu mamy basen, czyli podejrzewam już od jakichś 8 lat i po prostu uwielbiam. I tak naprawdę go lubię, że nawet wysłałam go koleżance youtuberce. Wysłałam do Anglii w tamtym roku dla Agaty z kanału Aga Vibes. Pozdrawiam Aga, jeśli oglądasz. I mam nadzieję, że masz czas, chociaż w tym roku mówiłaś, że bardzo słabo z czasem i może też słabo z pogodą w Anglii. Nie wiem, czy rozstawiliście w ogóle swój basen, ale jeśli masz czas, to mam nadzieję, że skorzystasz, bo wiem, że też lubisz czytać. No i tak, nic, wchodzę. Bo gadu gadu, a czas leci. Piękne motyle tutaj latają. Widzę, że znowu tam te sępy szybują. A może coś znowu zdechło. Albo ktoś kogoś zagryzł. Patrzcie, jak krążą. O. Olbrzymie ptaki. To znaczy, widzę, że mały ptak goni. Właśnie zaatakował tego dużego. Czyżby one też wyjadały pisklaki ptakom z gniazda? A to by było bardzo nieładnie. Dlatego, że z tego co wiem, to one powinny się padliną zajmować. Ale dzisiaj jest przyjemnie. Taki perfekt dzień. Nie jest za gorąco. Ale temperatura jest tak gdzieś 27. Po prostu lekki wiatr. Wietrzyk. Także perfekcyjny letni dzień. Szkoda, że Zi tutaj dzisiaj nie ma. A tutaj nam drzewo niestety wyschło, choinka. Straszna szkoda, bo to było piękne drzewko. No i cóż, tak czasami bywa, także trzeba będzie ściąć i zrobić miejsce na nowe. Nie no, drzew tutaj mamy ileś tam tysięcy. Ale mi zawsze szkoda, kiedy drzewo umiera. I mam też mojego letniego drinka, czyli białe wino z truskawkami i z lemonką. To jest akurat Riesling, niemiecki Riesling, który nazywa się Relax. Więc właśnie to robię i wszystkich pozdrawiam z basenu w Zealand. Szkoda, że nie możemy tutaj mieć takiego normalnego basenu. Musimy po prostu zadowolić się basenem na stelażu. Ale normalny basen to by się wiązało nie, to nie byłoby możliwe tutaj po prostu w tym miejscu. Także musimy się zadowolić tym, co mamy. Powiem wam, że ten basen na stelażu robi swoją robotę, bo tak jak mówię, jest wystarczający, żeby się ochłodzić. Na tyle jest mały, że nie potrzeba podgrzewać wody jakimś specjalnym grzejnikiem do basenów. A pompa działa bardzo dobrze na baterię słoneczną i jest bardzo niekłopotliwy w utrzymaniu. Także większego tak naprawdę to mi nie potrzeba, tak długo jak ja mogę tutaj sobie pływać na powierzchni, a wody z książką, z drinkiem, słuchać śpiewu ptaków i być tutaj otoczona tą moją piękną przyrodą. Tak jak najbardziej mi to wystarczy. Wiem, że w Polsce się chyba teraz te baseny zrobiły popularne. Wiem, że na pewno kto ma, może ten drink mi zaraz wypadnie, kto ma działki jakieś takie właśnie, które ludzie mają za miastem, to bardzo często kupują te baseny na stelażach. I powiem wam, że to jest wygodne. Super. Ale kurczę, przydałby się tutaj albo Zi, albo jakiś kamerdyner, bo naprawdę nie chce mi się wychodzić z tego basenu, żeby sobie wziąć następnego drinka. Ale chyba będę musiała. Bo nikogo tu w okolicy nie widzę, żeby mi leciał z tacą. Tylko Blue Jay tam jakiś się drze. Ale wątpię w to, żeby on mi tutaj coś przyniósł.
czytam następną książkę, ona nazywa się Przyrodnia siostra. To jest tak jakby taka baśnia zrobiona na podstawie Kopciuszka, tyle że o wiele, wiele bardziej rozbudowana, no i dla dorosłych. Także powiem Wam, że to jest jedyny czas tutaj, jaki mam, żeby czytać. Kiedyś bardzo, bardzo dużo czytałam. W Polsce to w ogóle czytałam 5 książek na raz. Ale od czasu, jak mieszkam w Kanadzie, no wiadomo, są już czasy internetu, więcej się pracuje i często nie ma czasu. Kiedy wezmę książkę w łóżku, to przeczytam kilka stron i zaraz zasypiam ze zmęczenia. A tutaj jest jedyny ten czas, gdzie połykam znowu te książki. Także czytam jedną za drugą. Gadułki z koleżanką. Za 25. Także mówię, te rakuny już w ogóle nie przychodzą, że tylko w nocy. Przychodzą kiedy chcą. Proszę, tu mały gadułka, rozrabiak. A ty nie chcesz tam puszki nawet zjeść z miski? Wydaje, że zawsze wolicie puszki jeść najpierw kotów. Co gadułka? Tego obserwujesz? A tu zaraz drugi przyjdzie, także lepiej ustąp miejsca, bo zaraz ci tutaj tyłek podgryzie córka czarnej mamy. Weź winogronkę. Fajnie jedzą winogrona. No weź sobie, weź, no weź. No weź, weź. Jeszcze. Witaminki, witaminki. Weź, weź, weź. Oj, wypadło. Weź, weź. Malutka. Malutka mamuśka, ale nie wypluwaj, tak? Zjedz do końca. No masz. Ostatni, ostatni, ostatni. Weź. No. Ach, jakie pyszne. A godułeczek tutaj jeden, a tutaj drugi. I obserwują rakuńczycę, tak? Ciekawa jestem, jaka będzie reakcja Wilhelminy na naszą wypraczę. Ona strasznie lubi zwierzęta. Ostatnio nawet miała miniaturową świnkę w domu. Tam. Koliber lata poleciał już i Blue Jay. Także ostatnio miała nawet miniaturową świnkę w domu, ale ta świnka trochę dorosła i narobiła takich szkód, że musieli wszystkie meble kupować. Także oddała na jakąś tam farmę koło Niagary. Ale wy tu mruczycie ładnie. Który tak mruczy głośniej? Chyba braciszek. Mały łajdak, gdzie ty byłeś przez 2 dni? Dobrze, mamy tą kamerę tutaj. Dobrze, że mamy tą kamerę tutaj, bo wtedy mogę powiedzieć, jak długo któregoś kota nie było. O, 5, bo się wysypuje jedzenie dla kotków. Proszę. Kupiłam tego kwiatka chyba gdzieś z miesiąc temu, takiego malutkiego, malutkiego u Alwina. I zobaczcie, jak tutaj się ma dobrze. Czemu lipiec nie mógłby być przez pół roku? Uwielbiam. Tutaj jest też bardzo przyjemnie teraz siedzieć. I wczoraj kupiłam tego kwiatka. I znalazłam mu tutaj takie miejsce. Także mam nadzieję, że będzie mu tutaj pasować. Zawsze te kwiaty, zanim przymrozek się zrobi, staram się ratować i zabierać do domu. I w domu już nie mam miejsca, gdzie stawiać, zwłaszcza, że mamy koty, także w wielu miejscach nie mogą być. I przeważnie zabieram je do pracy i w pracy mi później mówią: o, za dużo masz tych kwiatów, dlatego, że
office, to nie powinno być tyle, także zawsze mam takie dylematy. Moja sąsiadka kupuje właśnie tego typu rośliny i się nie przejmuje. I się nie przejmuje, zmarzną to zmarzną, następne się kupi. Ja nie wiem, ja jestem dziwna, ja zawsze myślę, że takie rzeczy mają duszę czy coś, a w pracy dziewczyny mówią, no przecież to tylko plant, co to, tylko kwiat, co się przejmujesz. Ja zawsze nie wiem, jakoś tak szkoda mi wszystkiego. Kto tutaj chodzi? Kto tutaj chodzi? Słyszałam kogoś w krzakach, czasami rakuny też tutaj się potrafią zaplątać i na pewno w nocy były, bo widziałam ślady tutaj na sofie z błota. A ty co tam? Co tam było? Kto tam był? Co? Następny rakun przyszedł? Tak? Tak? Tak, braciszku? No tu możecie sobie siedzieć, tu macie fajnie. Jesteś taki kochany. A tak panią bardzo zdenerwowałeś wczoraj, no. Jak ciebie nie było, ty maluszku, ty kochany. Ty maluszku, kochany, ty. Taki najpierw był dziki, tak się bał. No, zobaczcie, jaki oswojony. Kochany dziubek, no. Kochany. Zobacz, brat do ciebie przyszedł. Pomiziać się. Pomiziaj się z braciszkiem. Kochany. Zi nie lubi tego leżaka i każe mi wyrzucić. Mówi, że tylko miejsce zajmuje i nigdy mnie nie widzi na nim leżącej. To znaczy, czasami go rozkładam na pomoście i leżę, ale to rzadko. Ale nie wiem, czemu on chce, żebym wyrzuciła. Nic złego z tym leżakiem nie jest. Teraz będzie ten kontener, to wreszcie się powsadza te różne rzeczy i nie będzie tak tu stało naokoło wszystko. Parasol też trzeba kupić nowy, bo już ten jest taki wyblakły. Już ma też kilka lat. Tu macie fajne miejsce, sobie leżcie i rakuny wam nie będą przeszkadzać, bo teraz rakuny tam oczywiście przyszły jeść. No, zobacz jak tam ptaszki, co te ptaszki tam tak wrzeszczą, co? To jest piękna ta zieleń. To jest moje ulubione miejsce, jeśli chodzi o artyzm. Te trzciny w tej właśnie ramie. Dobrze zostawiłam tą ramę, bo w sumie resztę wyrzuciliśmy. Bo to mówię, to było tego gazebo, które się załamało po... Kupiliśmy chyba we wrześniu i tej samej zimy się załamało, także to, co jedno zostało, nie? I stwierdziłam, że zostawię. Jest fajne, super. Zi mówi, po co ci takie coś tutaj? Ale wygląda fajnie, co? Co maluszki? Co takie mokre? Co takie mokre jesteśmy? Co tacy mokrzy? Co? Chodź, chodź tutaj. Oj, nie spadaj, nie bój się, mój dzióbku. I... No chodź tutaj, czarnuszku. Getting the grapes. Who's getting the grapes? The peanuts, not my fingers. You want some help? Oh. Hmm?